Dzień dobry, przede wszystkim psychiatryku, ale też wszyscy inni, którym by się jakiś psychiatryk przydał. Byłam wczoraj na fizjoterapii i dzisiaj w nocy dostałam taki pierdziel, jaki ciężko sobie w ogóle wyobrazić. Pierdziel od własnych pleców, oczywiście. I ta fizjoterapia była bardzo mało inwazyjna i ona zazwyczaj w ogóle na mnie nie działały. A ta, tak jak mówię, skończyła się porządnym, całonocnym pierdzielem, podczas którego nie mogłam zrobić ze sobą nic. I to świadczy, to jest jak po bardzo porządnym masażu doświadczenie. Kiedyś jako osoba wiecznie niedomiętolona spędziłam cały dzień na fotelach do masażu. I to się skończyło no taką bardzo porządną maligną. I dzisiaj było dość podobnie. Stąd wiem, że to, co miałam zrobione wczoraj, tej fizjoterapii, jest bardzo skuteczne. I chcę wam pokazać ćwiczonko. Chrupak, jak zobaczył, jak to robię, to mówi, medytujesz? Więc mówię, to sobie zrób to. Spróbował i nie dał rady. Zaraz mam będę pokazywała to ćwiczenie. Właśnie bardzo je polecam. Dlaczego? Ja mam. O, może z tej strony. Ja mam tak. Tutaj tak. Tu okrągłe. Tu za bardzo wklęsłe. W związku z czym boli mnie tu. Boli mnie cała głowa. Boli mnie tu. Staram się chodzić prosto lub coś nosić. I oczywiście bolą mnie biodra. I tą postawę. Najlepiej jest, według mojego nowego fizjoterapeuty, niwelować postawą odwrotną. Już wam pokazuję, jak to robimy. Ręce do przodu i obracacie w łokciach, nie w barkach, w łokciach. I ma być kąt prosty i trzymacie. Ciągnie w szyi. Ciągnie na żebrach, ciągnie tu. Plecy się prostują w zupełnie inny sposób niż przy wszelkich innych próbach wyprostowania tych pleców. Ciągnie mnie to biodro, które boli. Ciągnie mnie brzuch, tu mi się przód cały rozciąga. Normalnie zdechnąć można z wrażenia, choć wygląda, jakby nic się nie działo. Polecam to ćwiczenie codziennie. Wszystkim, którzy się garbią, na których postawę wpłynął smutek, komputer, przeciążenia emocjonalne. No okej. Okay. Ciężko teraz wytrzymać. Serio ciężko.